Bardzo serdecznie witamy Was tutaj, będąc gośćmi na bardzo ważnej uczelni w Polsce. Jesteśmy na Politechnice Krakowskiej. Pan profesor Janusz Mikuła jest gospodarzem. Korzystamy z jego gościnności. Jest to Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Materiałowej. Panie profesorze, dziękuję tutaj za to, że możemy skorzystać z wizyty u Pana i porozmawiać o tym, co teraz nas wszystkich bardzo interesuje. Przygotowujemy się do konferencji 28 lutego poświęconej właśnie zagrożeniom, jeśli chodzi o technologię 5G, ale mamy świadomość, że w ogóle w ostatnich latach na świecie i w Polsce ilość tych wszystkich promieniowań elektromagnetycznych, tej tak zwanej ekspozycji pól magnetycznych jest tak duża, a jednocześnie jest jakiś gigantyczny deficyt wiedzy o tym właściwie, jak to działa, czy prawo nas zabezpiecza. Pan przez wiele lat był i działaczem ekologicznym, bo Polski Klub Ekologiczny, jednocześnie tutaj kariera naukowa na swojej uczelni. Teraz pan jest też dyrektorem Instytutu i praca w Ministerstwie, prawda, w Warszawie, rozwoju regionalnego, tak? To Tak tak tylko w jest. skrócie, żeby pan by mógł troszeczkę poszerzyć o sobie kilka zdań, żeby nasi widzowie mieli świadomość, z jak dużym potencjałem wiedzy pan dysponuje, a to, co pan potem powie o tym, co teraz się dzieje, jeśli chodzi o nasze zdrowie i szkodliwość działań pól magnetycznych, no to właśnie się dowiemy też od pana. Jesteśmy na Wydziale Mechanicznym w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej. Od października już to nie będzie Wydział Mechaniczny, tylko Wydział Inżynierii Tak już Materiałowej i nazywało. Fizyki. Na Politechnice powstaje dyscyplina Inżynieria Materiałowa. Będziemy bardzo mocno właśnie pracować w zakresie między innymi także oddziaływania pól elektromagnetycznych z materią żywą i nie tylko, z martwą też. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to ja już na początku lat 90. rozpocząłem swoją przygodę z ochroną środowiska. Byłem i sekretarzem generalnym, a później prezesem Polskiego Klubu Ekologicznego. Przez też chwilę pracowałem w Ministerstwie Środowiska. Byłem dyrektorem Departamentu Inwestycji i Rozwoju Technologii. Był taki dziwny departament, dziwny jak na standardy Ministerstwa Środowiska. To były lata 2001, 2002, 2003. Wtedy mało komu do głowy przychodziło, że środowisko będzie miało istotny wpływ na rozwój technologii, a technologia A na tak. tak mocny i zdecydowany wpływ na rozwój środowiska i zmiany w środowisku. No niedługo to trwało, bo jeden z ministrów doszedł do wniosku, że to w ogóle jakieś fanaberie, żeby w Ministerstwie Środowiska ktokolwiek się technologiami zajmował. I przekształcono ten departament w inny. Ale panie profesorze, to jest w ogóle szokujące, dlatego że my sobie zdajemy sprawę chyba wszyscy od szkoły podstawowej, że jeżeli chodzi o problemy ze środowiskiem naturalnym, to mamy je przede wszystkim z powodu technologii, której No cywilizacja używa. dokładnie, Jak no można w ale, takim. No to. ale jak ktoś jest tylko i wyłącznie przyrodnikiem, to trudno mu to zrozumieć. No niestety, z całym szacunkiem, bo niektórych z nami podziwiam, z całym szacunkiem dla przyrodników, niektórzy nie mają, powiedzmy, no tej chociażby elementarnej wiedzy w zakresie techniki. Techniki, tak wiem. Natomiast później miałem przygodę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. No właśnie, tak. Pani Grażyna Gęsicka, pani minister, zaczęła przygotowywać taki wielki program Infrastruktura i Środowisko. No i w ramach tego programu okazało się, że bez rozwiązania kluczowych zagadnień związanych z prawem i procedurami w ochronie środowiska nie da się pociągnąć tego programu, a był to największy program, zresztą największy wtedy w Europie. No i ja zostałem ściągnięty do Ministerstwa Środowiska, zostałem podsekretarzem stanu i między innymi odpowiadałem za ten program. Później jeszcze pracowałem przez chwilę z panią Bieńkowską. No i w pewnym momencie trzeba było Trzeba odejść. odejść i wróciłem na Politechnikę, zająłem się z powrotem działalnością naukową.
tutaj jeszcze tak, tylko zapytać, czy to doświadczenie w administracji państwowej, to one pozwoliły panu w jakiś sposób się, tak powiem, no, zrozumieć głębiej, jak to wszystko działa, na ile pewne naukowe, powiedzmy, wasze prace, na ile to się przekłada na zdolność państwa do tego, by korzystać z nauki i jakby, no, po prostu przekładać tą naukę na decyzyjność, na sprawność działania, na prawo. Znaczy, jak najbardziej. W międzyczasie jeszcze Tak. zapomniałem dodać, byłem członkiem przez wiele, wiele lat, członkiem Komisji Oceny Oddziaływania na Środowisko. Środowisko, gdzie właśnie się zdarzają kwestie nauki, No praktyki, właśnie. inwestycji, pozwoleń na budowę, czyli całej tej otoczki prawnej procesu inwestycyjnego. I nie tylko prawnej, ale głównie właśnie kwestii środowiskowych, w tym zdrowia dla ludzi, to dla mnie to było świetne takie pole doświadczalne. Przeróżne inwestycje tam były Tak. analizowane i doświadczenia dużo można było zdobyć. Zresztą to doświadczenie później przeniosłem na zarządzanie też tym programem Infrastruktura i Środowisko, w momencie kiedy był tworzony i powstawał. Natomiast właśnie takie zderzenie trzech w sumie rzeczy, ale też czwartej, bo też praktyki, czyli tak, nauka, administracja, tworzenie prawa, bo też przez jakiś czas byłem w latach 90. ekspertem Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, więc całą tą procedurę tworzenia prawa znam bardzo dokładnie. Plus do tego jeszcze kwestie społeczne. Mieliśmy bardzo dużo w klubie interwencji i takich później takiej pracy z lokalnymi społecznościami. Między innymi braliśmy tam udział w rozwiązywaniu dużych problemów społecznych związanych z protestami. No, chociażby protest wokół wysypiska odpadów komunalnych w Pabianicach i w Łodzi pod koniec lat 90. Bardzo ostry protest. No więc tu taki kontakt ze Tak. społeczeństwem. No i na to oczywiście własna tam jakaś działalność typu budowlanego, bo każdy Aha. z nas kiedyś Coś albo tam budował, tak. wybudował dom, albo będzie Dom, budował. tak. No więc to pozwala mieć, no już Tak. nie wspominam o programie Infrastruktura i Środowisko, gdzie regularnie bywałem na wielkich budowach w tym kraju i musiałem rozwiązywać łącznie z tymi prowadzącymi te budowy takie dość istotne Tak. zagadnienia związane z inwestycjami. Takie spojrzenie w zasadzie w całościowe dopiero daje możliwość do tego, żeby się przyglądnąć tym istotnym problemom. Żaden prawnik, nie mający doświadczenia w inwestycjach, nie mający doświadczenia w kontakcie ze społeczeństwem i to z grupami społecznymi, Tak, nie z tak. pojednymi, z pojedynczymi Tak. osobami, nie jest w stanie sobie poradzić no, z takimi Taką kwestiami, skomplikowaną materią. ze skomplikowaną materią. To samo dotyczy ludzi zajmujących się ochroną środowiska, gdzie niestety nie czują zagadnień inwestycyjnych. Bardzo często też nie mają pojęcia takiego podstawowego o prawie, o zasadach tworzenia prawa. Wydaje mi się, że nagle wszystko można porozwiązywać. Tak Nie myślę, da tak. się. Materia prawna jest też niezwykle czasem Skomplikowana i czasami wewnętrznie skomplikowana sprzeczna, i wewnętrznie nie? sprzeczna, Właśnie. oczywiście. No więc nie da się tak po prostu, będąc tylko jednobranżowym, Tak. spojrzeć w sposób całościowy. No i między innymi dlatego, że mam to doświadczenie w zakresie i administracji, i prawa, trochu w ochronie Środowiska. środowiska,
trochu w nauce, No bo nigdy jednak nie można koniec powiedzieć, końców normalna kariera akademicka z tym profesora. Ale dlaczego akurat przy tak szerokim spektrum pana doświadczeń, jeśli chodzi o środowisko, naukę, administrację, dzisiaj no, jest pan ekspertem i jest pan, może być szefem, koordynatorem tego programu ochrony mieszkańców Krakowa przed szkodliwością działania pól elektromagnetycznych, który rozpięty jest, mówię tutaj o waszej koncepcji 19-22. Reprezentował pan to, nawet oglądaliśmy tutaj sobie te nagrania. Znaczy w Radzie Miasta, prawda? I ten program dotyczy bardzo konkretnych zagrożeń. Tak jest. On dotyczy promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości. Ponieważ tak, po pierwsze w Krakowie to było od wielu lat widoczne społeczeństwo, grupy mieszkańców zgłaszały różnego typu dolegliwości, zgłaszały ten brak komfortu mieszkania we własnym domu, czując to zagrożenie z zewnątrz, jednej, drugiej, trzeciej czy piątej nawet stacji bazowej w okolicach. Z drugiej strony kwestie zgłaszane i przez organizacje społeczne, nie tylko ekologiczne, ale lokalne organizacje społeczne, które próbowały podejmować działania zmierzające do zablokowania na przykład inwestycji związanej ze stacją bazową, które pokazywały, jaka jest niemoc zarówno organów miasta, jak i niemoc społeczna w dochodzeniu własnego prawa i ochrony własnych dóbr. No jest to niemoc totalna i to aż żal nieraz patrzeć na tych ludzi, jak oni dochodzą do wniosku, że w tym kraju nie stanowią nic i nie mogą nic. Z drugiej strony, no jak człowiek ogląda telewizję i czasem w telewizji zobaczy, jak któryś z inspektorów wojewódzkich czy z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zaczyna twierdzić, że w Polsce nie ma zagrożenia związanego z promieniowaniem elektromagnetycznym, że mamy bardzo niskie tło promieniowania elektromagnetycznego, to człowiek, który siedzi w temacie i wie, jak wygląda państwowy monitoring promieniowania elektromagnetycznego w kraju, no to mu się włosy na głowie jeżą. No, w Krakowie mamy 15 punktów pomiarowych. Raz w roku dokonywany jest ten pomiar. I na tej podstawie mówi się, że się nic nie dzieje. A te zmiany prawne, które spowodowały takie pogorszenie standardów właśnie tej ochrony i tego monitoringu, to one już były w Polsce no, lat temu, ile? W sumie z 10, kiedy doszło do takiego, do takiej zmiany, która jest no, zmianą na gorsze. Pan tutaj mówił też o tym na wystąpieniu w Radzie Miasta Krakowa. Nasze prawo jeszcze w roku 2006 obejmowało dość restrykcyjnie działalność związaną z wytwarzaniem pól elektromagnetycznych. Nawet można powiedzieć śmiało, nawet do 2010 roku to było dość restrykcyjne. Trzeba było uzyskać tak zwaną decyzję środowiskową, czyli pierw wykonać raport z oceny oddziaływania na środowisko, udostępnić ten raport mieszkańcom, nie tylko tym najbliżej mieszkającym, ale wszystkim, którzy chcieli to zobaczyć. Obywatele mieli prawo zgłaszania uwag i wniosków w okresie 21 dni od momentu wyłożenia takiego raportu. Organ, czyli urząd, który wydawał decyzję, musiał rozpatrzyć wszystkie uwagi i wnioski i musiał na nie odpowiedzieć. Nie dość to było tego, coś. Tak jest. Po pierwsze, obywatel wiedział, że taka inwestycja ma być, bo to na długo przed wydaniem pozwolenia na budowę trzeba było uzyskać taką decyzję środowiskową. Po drugie, cały czas ci obywatele mieli dostęp do tych informacji, czy wydano decyzję, czy nie wydano. Mogli zapoznać się z tym raportem o oddziaływaniu, mogli zobaczyć, bo w tym raporcie były rozkłady przestrzenne promieniowania elektromagnetycznego. W raporcie powinien być rozdział, w którym powinno się opisać,
jakie są potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia związane z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Oczywiście w tych raportach w Polsce najczęściej pisano, że nie przekracza się normy, w związku z tym nie ma szkodliwego oddziaływania, co jest nieprawdą. W takim rozdziale powinna być pokazana analiza bieżącej literatury, chociażby medycznej, w zakresie oddziaływania negatywnego pól elektromagnetycznych. Powinno się napisać, że nie tylko przekraczanie normy może być szkodliwe, ale ciągłe przebywanie przy natężeniach tak zwanych podprogowych, czyli poniżej natężenia dopuszczalnego, Ale ale długo. długo może wywoływać negatywne oddziaływania, bo na to są, jest na to odpowiednia literatura naukowa. Tego nie robiono niestety. Ale jeżeli obywatel, zadając pytanie, uwagi, składając uwagi i wnioski, bardzo precyzyjnie zapytał o to, no to wykonawca raportu musiał mu odpowiedzieć. To otwierało też ewentualną drogę później odwoławczą. Bo tu obywatele, którzy jednocześnie byli też stroną w postępowaniu, mogli się odwoływać, ale też organizacje ekologiczne mogły się odwoływać od takich decyzji. Dzisiaj w zasadzie można powiedzieć, że w 95% inwestycji związanych z stacjami bazowymi telefonii komórkowej nie wykonujemy raportów z oceny oddziaływania, nie wydajemy pozwoleń na budowę. Te instalacje są z tego zwolnione. W związku z tym w zasadzie wydaje się tylko i wyłącznie, jeżeli jest plan zagospodarowania przestrzennego, to wydaje się pozwolenie na budowę. Jak nie ma planu, to pierw WZK, a później pozwolenie na budowę. Ale także można wybudować, jeżeli masz, nie jest wyższy niż 3 metry, można to zrobić na zgłoszenie. No właśnie. No i to jest A też jest taka potężny opinia, a co pan problem. myśli, panie profesorze, taką opinię słyszeliśmy od pana Glezoka, takiego działacza, właśnie byłego montera GSM, który ucierpiał bardzo zdrowotnie, że on uważa, że właściwie to jakby się przyjrzeć dokładnie, prawo to praktycznie prawie wszystkie stacje BTS-u postawione są w Polsce bezprawnie. Ja się pytam, ale gdzie widać tą bezprawność? A on mówi, że no w zasadzie, bo po każdym takim postawieniu operatorzy wstawiają wyższy nadajnik niż zgłosili pierwotnie, a inni zgłaszają tego do tego samego działu właśnie prawa budowlanego. Na ile w ogóle można szacować coś takiego jak nielegalne, a legalne w cudzysłowie takie instalacje? Znaczy, jest też prawda, że część w ogóle obiektów jest budowana bez zezwoleń. I na przykład są Najwyższa Izba Kontroli prowadziła kontrolę w latach 2015-16. W 2017 był raport z tych kontroli. Bardzo ładnie w niektórych miastach, bo to tylko w wybranych miastach, między innymi w Krakowie takie kontrole były, pokazano, gdzie nastąpiła samowola budowlana, między innymi na budynku przy ulicy Bydgoskiej, budynek D, który w tej chwili jest własnością Fundacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, znajduje się taka stacja budowlana, stacja BTS-u. Natomiast poważnym problemem jest to, że te stacje są rozbudowywane i ta rozbudowa bardzo często nie jest zgłaszana. Są zwiększane moce Właśnie. Tych stacji i to nie jest zgłaszane. I to już jest samowola. Tak. No ale to dopóki ale nie... się ich nie złapie, a jak nie ma kontroli, to się ich no nie to jak łapie. Złapać, tak. Tak, ale nawet w przypadku, kiedy jest samowola budowlana i powstał obiekt i stwierdzono samowolę budowlaną, to nie jest tak prosto doprowadzić do likwidacji tego obiektu. Właściciel tego obiektu ma prawo wystąpić o usankcjonowanie tej inwestycji. No i występuje, taka procedura potrafi trwać kilka lat. On sobie bezkarnie wtedy wytwarza sobie, promieniowanie, tak. wysyła w środowisko w promieniowanie i nic się nie dzieje. No, na ulicy Bydgoskiej samowola trwa już kilka dobrych lat.
I wszyscy są szczęśliwi, ci, którzy z tego korzystają i zadowoleni. Nie daj Bóg, jak jakiś zwykły obywatel na swojej działce coś postawi, a nie zgłosi, Tak, to no dopiero to jest problem. mieliśmy przypadki w Tatrzańskim Tak. Parku Narodowym, gdzie bardzo potrzebna inwestycja typu toaleta została rozebrana, bo była samowolą budowla. Jakie to są Więc. asymetryczne sytuacje, jest potężny lobbing. Przedstawiając ten program, który stworzyliście dla miasta Krakowa, on jest w zasadzie, no, bym powiedział, jedyny z tego, co wiemy, jest w jakimś sensie prekursorski, jeśli chodzi o własną, mówię tutaj o samorządzie, próbę wypełnienia tej luki, którą stworzyło państwo. Gigantycznej luki, gdzie nie ma właściwie dla obywateli wiedzy, gdzie to stoi i jaką ma moc, a już najbardziej, czy może i w jakim zakresie mieć oddziaływanie negatywne na zdrowie. Tu trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że pierwsze działania w tym zakresie, one oczywiście były wymuszone w jakimś stopniu, czy podjęte pod wpływem działań grup mieszkańców, bo to grupy mieszkańców zaczęły zgłaszać się do radnych i zaczęły interweniować, że mieszkańcy się źle czują, że coś się dzieje nie tak. Rada Miasta kilkakrotnie podejmowała uchwały, które były kierowane praktycznie do wszystkich centralnych organów Rzeczpospolitej Polskiej i o zmianę prawa, i o, prawdaż, zmianę zasad monitoringu. Wiele tam kwestii było podejmowanych w tych uchwałach. Niestety te uchwały nie przynosiły żadnych rezultatów. W związku z tym podjęto decyzję o wykonaniu programu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym mieszkańców miasta Krakowa. Tu oczywiście bardzo duża rola pana prezydenta Majchrowskiego. Tak, To trzeba była przyznać, że tutaj. jego bardzo stanowcza, zdecydowana decyzja po wysłuchaniu no, co najmniej kilku stron związanych z tą kwestią. No i rozpoczęły się prace, wprawdzie w bardzo wąskiej grupie, bo nie było tak prosto dobrać ludzi do wykonania tej pracy. Tu dwóch kolegów z Akademii Górniczo-Hutniczej pracowała jedna pani z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Collegium Medicum, no i oczywiście ja w tym brałem udział. Program został tak skonstruowany, że pokazuje zarówno kwestie prawne związane z promieniowaniem elektromagnetycznym, ale nie tylko, bo także kwestie związane z inwestycjami, z ocenami oddziaływania na środowisko. Dalej kwestie monitoringu, prawne, wszystkie zagadnienia prawne związane z monitoringiem. Później zagadnienia na bazie przeglądu literatury światowej wpływu na zdrowie i życie ludzi. I po tych kwestiach są propozycje. Propozycje dotyczące działań edukacyjnych, propozycje dotyczące monitoringu promieniowania elektromagnetycznego. Ten dział jest bardzo mocno rozbudowany, bo twierdzimy, że jeżeli nie będziemy wiedzieć, co się dzisiaj w Tak, środowisku czyli no dzieje, to no jest to praktycznie jak nie Hamlet można podejmować żadnych decyzji, działań, tak. nic nie można robić. Nie dość tego, przecież miasto Kraków wydaje decyzje administracyjne związane z lokalizacją i z budową takich obiektów, źródeł promieniowania elektromagnetycznego. I miasto samo, sami urzędnicy o tym mówią, oni do końca nie są przekonani, czy te lokalizacje są właściwe. To dopiero taka analiza pokazująca rozprzestrzenianie się pól elektromagnetycznych w środowisku, ona może być zarówno teoretyczna, jak i może być na bazie Metodingu. monitoringu fizycznego wykonanego w terenie. Dopiero taka analiza pokazuje, gdzie są niższe poziomy tła, gdzie są podwyższone, co może być przyczyną tego podwyższenia. I dopiero dysponując takimi narzędziami, możemy w sposób rozsądny wybierać nowe lokalizacje.
Nie dość tego, na bazie takich analiz my możemy zobaczyć, które obszary Krakowa mogą mieć w przyszłości trudności z przesyłaniem informacji, a w których to już dzisiaj jest w sposób nadmiarowy Tak, zabezpieczone. albo zagęszczona jest w ogóle ekspozycja pola. Dokładnie. I tylko i wyłącznie dysponując takimi narzędziami, można podejmować prawidłowo decyzje administracyjne. Jesteście chyba pierwszym miastem w Polsce, które w ogóle, żeby zbudować ten proces monitoringu, zakupiliście sprzęt, zaczęliście go używać. Pytanie, co to jest za sprzęt, w jakim zakresie udało się wam go używać, we współpracy też z organami państwa, bo to by się, jak znam życie, nie dało tak całkiem dla siebie tylko zrobić. Tak czy inaczej jest to ewenement w Polsce, ale kilka zdań właśnie o tym, co to za baza jest Tak, techniczna na więc to. rozpoczynając od takiego najprostszego sprzętu, który nie jest uznawany, jego wyniki nie są uznawane przez wojewódzkie inspekcje i główną inspekcję ochrony środowiska, ale są bardzo przydatne, bo to są takie badania wstępne, rozpoznawcze. One nie wymagają Jakieś kwalifikacji wielkiej, tak? kwalifikacji. Takie urządzenie nazywające się ekspozymetrem otrzymuje mieszkaniec, on go z sobą nosi albo ma w mieszkaniu przez 24 godziny. Nie musi przy nim robić nic, Tylko ma być nie ma włączone, zero tak? obsługi, ono jest włączone, przynosi, albo nosi z sobą, albo przynosi do domu, przestawia z pokoju do pokoju w odpowiednim czasie, w Tak. nocy, w sypialni, w dzień, tam w tych pomieszczeniach, w których przebywa. Promieniowanie, natężenie promieniowania jest rejestrowane i następnie oddawane po 24 godzinach jest urządzenie i sczytywane w urzędzie przez wyspecjalizowanego pracownika. Jest przygotowywany wydruk z tych danych i wyniki są przekazywane mieszkańcowi. Jeżeli takie badania przesiewowe pokazują, że istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnych wartości norm albo zbliżamy się już do tych wartości w sposób niebezpieczny, to miasto informuje o tym wojewódzkiego inspektora ochrony Tak, środowiska rozumiem. i łącznie z mieszkańcem składają wniosek o przeprowadzenie Takich już już badań, właściwych tak, pomiarów. na innym sprzęcie, Tak takim jest. profesjonalnym, Wtedy prawda? przyjeżdża inspektor, przeprowadza pomiary. Dla Inspekcji Ochrony Środowiska także zostało zakupione urządzenie bardzo wysokiej klasy. Takiego urządzenia nie ma W ogóle w Polsce, tak? Polsce. Kraków jest jedynym miastem, które takie urządzenie ma, stąd Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska. No jest to bardzo skomplikowane urządzenie, wymagające wysokiej klasy specjalistów, więc powiedzmy jego użycie jest jeszcze w Krakowie ograniczone, Ale było używane. ale było już używane. Mamy nadzieję, że będzie, ponieważ jest to drogie urządzenie i No po to będzie się kupiło, odpowiednio żeby dociążone, leżało, tak? żeby leżało w wojewódzkim inspektoracie. Oprócz tego są urządzenia, które i stacjonarne, i mobilne, które pozwalają też na profesjonalne rejestrowanie pól elektromagnetycznych. Na bazie tych urządzeń, ich jest na razie kilka, ale będą dokupywane i będzie budowana sieć monitoringu. Te urządzenia stacjonarne będą skorelowane ze stacjami, które mierzą dzisiaj zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Słynna sprawa też w Tak. Krakowie tego smogu, Tu prawda? chcemy zobaczyć, czy czasem jakiejś korelacji nie ma pomiędzy jednym smogiem a A drugim drugim smogiem, tak. smogiem. Tak? No i oczywiście to, co my prześmiewczo nazywamy stacjami radiopelengacyjnymi, bo to wygląda tak jak za czasów II wojny światowej samochód i na Tak. górze coś, prawda, co mierzy To mierzy. pole. Bardzo przydatna rzecz, pozwalająca wychwycić w terenie te miejsca, gdzie może następować podwyższenie pól elektromagnetycznych, czyli można wychwycić te obszary o większym zagrożeniu i to poruszając się po terenie. Więc najważniejszym elementem w tym programie na lata 2019-2022, oprócz edukacji i przekazywania informacji podstawowych o promieniowaniu elektromagnetycznym, jest właśnie stworzenie tego systemu monitoringu.
prawidłowo funkcjonujący system monitoringu powinien urzędowi miasta dać narzędzie w postaci przestrzennego rozkładu promieniowania elektromagnetycznego, takiego teoretyczno-doświadczalnego, bo na podstawie odpowiedniego oprogramowania komputerowego, mając dane na temat lokalizacji stacji bazowych, na temat ich mocy i pozostałych innych niezbędnych parametrów, można wyznaczyć teoretyczny rozkład przestrzenny pól elektromagnetycznych, a nakładając na to wyniki badań, można tak skorygować te obliczenia, żeby prawie że rzeczywisty obraz sytuacji dostać. Mając taki rzeczywisty obraz sytuacji w zakresie rozprzestrzeniania się pól elektromagnetycznych, można spróbować zoptymalizować cały system. Sedno sprawy de facto. Czyli doprowadzić do tego, żeby na terenie miasta była bardzo dobra łączność i możliwość przesyłania danych z jednoczesnym obniżeniem tła zanieczyszczenia. Tego, co szkodliwe dla ludzi. Dokładnie. Nie dość tego, można w ten sposób wyznaczyć obszary, gdzie mamy bardzo wysokie poziomy promieniowania elektromagnetycznego i można je spróbować zredukować. Nie dość tego, wtedy w sposób świadomy i merytoryczny można wydawać decyzje lokalizacyjne dla poszczególnych stacji bazowych. No to jest chyba taki elementarz taki, absolutny. Wie pan, przejrzyste, logiczne, wydawałoby się, że z punktu widzenia społecznego no, niezbędne, a państwowego jakby obowiązkowe. Ale wy to zrobiliście jako samorząd. Państwo tutaj zalega strasznie z tymi rozwiązaniami, które zostały już porzucone na rzecz takiego liberalizmu. Teraz jeszcze słyszymy o tym, że przy tym słynnym 5G może być ta liberalizacja posunięta jeszcze dalej. To oznacza już totalną samowolę w tej kwestii, więc gdyby się udało, żeby ten program był w Krakowie realizowany, to byłby taki kontrapunkt do tego, co dzisiaj próbuje zrobić państwo. Czyli państwo próbuje właściwie stworzyć totalną niewiedzę o tym, co jest i jednocześnie jakie to ma wpływ na zdrowie. I jakie szanse ma ten program? Słyszeliśmy, że jest już przedstawiony przez pana choćby na razie miasta, ale są już jakby, jest obóz przeciwny się nagle tworzy, tak? No znaczy w tej chwili jest taki dziwny okres jakby takiego wyhamowania. Natomiast mamy nadzieję, że to ruszy z powrotem, bo już są takie mocne głosy, że to musi być Czyli jest poparcie też, tak? przyjęte. I ten cały ten system i edukacja, i system monitoringu powinien być realizowany. Natomiast nam chodzi o to, żeby i miasto Kraków, i my jako twórcy tego programu, żebyśmy nie byli odbierani jako ci, którzy podejmują próbę blokowania rozwoju technologii. No, jest to kompletny absurd, tym bardziej, że nasz na przykład instytut prowadzi tu zajęcia i bardzo mocno wykładamy kwestię przemysłu 4.0, gdzie ten nowoczesna technologia informacyjna i przesył danych, sterowanie całymi fabrykami jest niezwykle istotne. I trudno sobie wyobrazić, powiedzmy, obecnie, być może trochę się to skoryguje w przyszłości, że te technologie trochę będą inaczej budowane i inaczej modyfikowane. I nie tylko promieniowanie elektromagnetyczne, ale i promieniowanie widzialne, świetne, które też jest elektromagnetyczne, ale w innym zakresie częstotliwości i inne także metody będą wykorzystywane do przesyłu informacji, ale na razie jest to, co jest. A jeżeli jest to, co jest, to kluczową rolą państwa jest po pierwsze powiedzieć, na ile to może zagrażać środowisku i ludziom, jakie działania powinny być podejmowane, żeby dokładnie wiedzieć, jak to promieniowanie rozprzestrzenia się w środowisku i jakie podejmować działania, żeby to było bezpieczne. Czyli żeby ktoś tego nie zhakował. Dokładnie. Bezpieczeństwo państwa. Ale nie tylko bezpieczeństwo zdrowotne, a ja zaraz powiem o bezpieczeństwie szerzej. Przecież ten system, ta infrastruktura informatyczna na dzień dzisiejszy zaczyna być, tak jak infrastruktura energetyczna, przesyłowa, najbardziej strategiczną infrastrukturą państwa. Przecież radio, telewizja, ale systemy sterowania całą infrastrukturą energetyczną, gazową, wodną,
systemy bankowe, to wszystko to Tak, jest być albo nie właśnie być cywilizacji de facto. promieniowanie A bez tego by nie elektromagnetyczne było, i rozumiem. przesył informacji. Więc dzisiaj bezpieczeństwo tych systemów jest nadrzędną rolą. No przecież słyszymy co chwilę, gdzie się tam hakerzy włamali, Tak. a to Putin przygotowuje nową broń elektromagnetyczną i A tak tu dalej, USA i boją tak się dalej. Chin na przykład Tak jest, a przed to atakami, jakieś tak. firmy, które prowadzą inwigilację przy Tak. zastosowaniu tych sieci. No więc jest to infrastruktura strategiczna. Dla mnie nie do przyjęcia jest, żeby infrastruktura strategiczna była w rękach pojedynczych, prywatnych firm czy koncernów, szczególnie na przykład zewnętrznych, zachodnich. Nad taką infrastrukturą ma czuwać państwo. To państwo do zarządu i ma być właścicielem tej, moim zdaniem, takiej infrastruktury. To państwo może wynajmować sobie operatorów tej infrastruktury. Oni mogą być różni, ale według tych samych standardów, tych samych zasad, zasad technicznych, zasad bezpieczeństwa i to ogólnie pojętego bezpieczeństwa i informatycznego, i środowiskowego, i zdrowotnego. To państwo jest odpowiedzialne za to, jaka technologia jest wprowadzana na rynek i jak może oddziaływać na obywatela. Tak. Przecież te technologie, wiemy, nie tylko bezpośrednio w sposób zdrowotny oddziaływają. Poprzez różne aplikacje oprogramowania one działają i na świadomość, i na Tak. podświadomość. Mamy nowy rodzaj narkotyku Tak. w sumie, de Tak. facto Tak. związany z promieniowaniem elektromagnetycznym i przesyłaniem tych informacji. Więc tu jest cała masa problemów. I Jeżeli zagrożenie. państwo nie poczuwa się do odpowiedzialności Za tę sferę. za całą tą sferę, to to nie jest już Tak. państwo. No, bardzo pan powiedział, jak może dosadnie, przyznałem, że no to w pana ustach to brzmi bardzo poważnie, bo my czasami sobie możemy pozwolić jako dziennikarze na jakieś takie, mówię panu, różnego typu figury retoryczne, ale tutaj padają bardzo konkretne zdania. Dokładnie, w związku z tym ja myślę, że tu my nie docenialiśmy na razie roli Ministerstwa Infrastruktury, ale to powinno być jedno z najważniejszych ministerstw w tym państwie. Ja sobie nie wyobrażam na przykład w służbie zdrowia, kiedy dojdziemy do przesyłania wszystkich danych i wszystkich wyników badań tą drogą, drogą przesyłu elektronicznego. Nie wyobrażam sobie pełnego bezpieczeństwa tych A danych, w tej zachowania tych kształcie danych. prawnym, w jakim się jest dzisiaj i to, co wynika z tego, co rząd próbuje w tej nowelizacji telekomunikacyjnej ustawy zrobić po swojemu, czy wynika z tego kompletnie inna koncepcja zarządzania tymi sferami właśnie, no to jak będzie, jeżeli nie będzie tak, jak pan proponuje? No to na razie jest tak i być może będzie tak, jak będzie, że będą różne firmy, które będą inwestować na tym rynku, będą prowadzić własną politykę, w tym także własną politykę przesiewowych informacji, bo ja to tak nazywam, czyli dostarczania tego, czego tego się chce, tak, dla siebie, dla swoich nie potrzeb. Dość tego zbierania informacji. Informacji. Przecież przy inteligentnych domach my jesteśmy na dzień dzisiejszy zabrać wszystkie dane od mieszkańców. Prywatność już wtedy nie istnieje. No, wszystko wiadomo. Łącznie kiedy... z tego, jak on głośno, z tym, jak on głośno oddycha. A to bardzo dużo mówi o tym, co człowiek wyrabia. I kiedy jest to lecia, kiedy go nie ma. Dokładnie. Więc to już, żarty już się skończyły. Nam się może wydawać, że prawda, że do tego tak zwanego Orwella to jeszcze mam bardzo daleko. Nieprawda. Prawda, to już jest tutaj. Już jest także w Polsce. Tak. Więc żarty się skończyły. Rola Ministerstwa Infrastruktury powinna być bardzo mocna. To Ministerstwo Infrastruktury powinno zaproponować takie przepisy prawne, żeby ten system zarządzania całą tą infrastrukturą był przejrzysty i jednoznaczny i żeby to bezpieczeństwo było na odpowiednio wysokim poziomie. Bez tego, moim zdaniem, oddajemy państwo
w zarząd różnych dziwnych firm. Różnych dziwnych. Niekoniecznie obcych, bo nasi też mogą być bardzo groźni. Wiem, ale jednak, no, nie oszukujmy, te technologie mają jednak wiodące firmy z krajów takich i dokładnie. One ten sprzęt produkują. Wszyscy wiemy, że w takim sprzęcie, gdzie jest też oprogramowanie, są jakieś protokoły, można ukryć pewne rzeczy, dokładnie, które potem sobie ktoś bramkę warto otworzy i wejdzie. Absolutnie zasadnicze rzeczy. I jeżeli mowa o tym 5G, tak jakby troszkę finalizując to i z tym, co my mamy do czynienia, bo pan powiedział o pewnej bazie naukowej, jaką dysponujemy dzisiaj, żeby rozmawiać o tym, wrócę do zdrowia, w jakim zakresie jest to szkodliwe, to właściwie jak ta baza naukowa wygląda? To znaczy, w Polsce mamy z tym problem. Na świecie jest wiele instytucji naukowych, które cały czas od wielu lat prowadzą badania. Są to badania realizowane zarówno z pieniędzy rządowych, no chociażby w Stanach Zjednoczonych, i prywatnych. W Stanach i to, i to. W wielu krajach są też prywatne instytuty badawcze w postaci fundacji, które też się tym zajmują. I te badania są realizowane, są publikowane na bieżąco wyniki. W wielu czasopismach medycznych pokazują się wyniki badań, więc z tym nie ma problemu. Dostęp do tego jest. Dzisiaj siadając przy internecie, tak, większość tych publikacji jesteśmy w stanie sobie ściągnąć. Tylko niestety w Polsce te wyniki badań trafiają do wąskiej grupy ludzi tylko i wyłącznie zainteresowanych. Jeżeli obywatel w Polsce nie ma świadomości, tak, że ta telefonia na przykład jest szkodliwa, chociażby w stosunku do siebie, no biorąc do ręki komórkę, przykładając, tak, ją szczelnie do ucha i rozmawiając 10, 15, 20, a czasem nawet godzinę i dłużej, to że to ma oddziaływanie na człowieka, czuje. Jeżeli się tej świadomości nie ma, to nie sięgnie się po tą literaturę. Tak. Jeżeli na przykład w Polsce człowiek z telewizji jest się w stanie dowiedzieć, że, prawda, że jeden z instytutów państwowych, Instytut Łączności, robi co roku konferencję w Warszawie i te konferencje pokazują, że nie ma żadnego oddziaływania negatywnego na zdrowie i życie ludzi, promieniowania elektromagnetycznego, no to co ma o tym myśleć? No i gada dalej przez ten telefon. Nie dość tego, kupuje dziecku, które ma 3 lata, czy jeszcze mniej, telefon. Daje 2-letniemu dziecku telefon do grania. Do oglądania kreskówek. No przecież to są jakieś niesamowite paranoje. Już, tak, aberracje dosłownie. A są kraje w Europie, które działają zupełnie inaczej. We Francji weszły przepisy w tamtym roku dotyczące szkoły, ochrony przed promieniowaniem. Żłobki, przedszkola, szkoły. Przecież są kraje, gdzie w tego typu instytucjach właśnie dla dzieci i młodzieży zakazuje się używania Wi-Fi. Nie wolno nawet opiekunom korzystać z telefonów komórkowych, tylko ze stacjonarnych. A niby jesteśmy takim krajem, który tak ambitnie chce przyjmować najlepsze wzorce tego, co na Zachodzie, że tak powiem, dopracowane, a tutaj nie widać tego. No niestety nie widać. Natomiast widać bardzo duży lobbying tych firm związanych z telefonią komórkową. No, jeżeli dopuszczamy do tego, że przez całe święta w polskiej telewizji, nie tylko w tej naszej polskiej, w prywatnych też, cały czas potrafią lecieć, a przed dniem dziecka w szczególności reklamy związane z gadżetami, które głównie, prawda, są związane z Wi-Fi, no to już jest jakaś paranoja w momencie, kiedy w niektórych krajach w Europie tego typu reklamy są prawnie zakazane. No tak, to wygląda dramatycznie. My teraz też przygotowujemy się do takiej konferencji obywatelskiej, takiego forum właśnie 28 lutego. Tutaj wybraliśmy Kraków na taką konferencję dotyczącą stop 5G. Dopóki nie będzie to wszystko przebadane, nie będzie sprawdzone, absolutnie nie powinniśmy wchodzić w to. To się jakaś filozofia zmieniła w ogóle postępowania państwa. Bo krótko mówiąc, robimy co się da, a jak będzie szkodziło, no to potem się nad tym zastanowimy, czy tak wyglądało? No w tej kwestii przynajmniej. Tylko że później już szkody. Będą potężne szkody. No, dzisiaj państwo bardzo ładnie właśnie przez to, że nie zarządza całym tym systemem,
bardzo ładnie umyło ręce. Są sprawy sądowe przeciwko poszczególnym operatorom. No i są już przypadki, gdzie obywatele zaczynają wygrywać takie pojedyncze sprawy zdrowotne. Ja tu mówię o kwestiach konkretnych osób z konkretnymi schorzeniami, z konkretnymi zachorowaniami. I są już orzeczenia sądowe. Dzisiaj taka walka obywatela z taką korporacją no jest niezwykle trudna. Tam są prawnicy świetnie opłacani. Tu mamy pojedynczą osobę, której do końca nie jest stać na to, żeby wynająć dobrego prawnika. I pytanie, jakie ma instytucje, jakieś po państwo, no, samorządy tylko w waszym przypadku, bo tam nie słyszę, by w innych miastach miasto, zarząd, prezydent się martwił takimi zagadnieniami w ogóle, żeby to był dla niego temat. Ale jest duże zainteresowanie innych już miast i może to się powoli rozwinie. Natomiast najważniejsze jest, żeby to państwo stanęło na wysokości zadania i wzięło na siebie tą odpowiedzialność za ochronę obywatela, ale także za ochronę tego systemu informatycznego w Polsce. Dziękując panie profesorze, panu tutaj i za ten czas, który nam poświęcił i za to, co robicie, od razu wyrażę to, co chyba większość ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi, że no my właściwie patrzymy na Kraków, trzymamy kciuki, bo byliście pierwsi. Teraz, kiedy wam się to uda, mamy taką nadzieję, przegłosować ten program i zacząć go potem w praktyce używać na dużo większą skalę niż do tej pory to robiliście, to będzie też zachęta też i dla innych miast, dla innych samorządów, bo zawsze tak jest, że ktoś musi być pierwszy, a tak nawet wypadło. No zawsze pierwsi proszę, mają najgorzej. Proszę pamiętać, ale szczerze wam kibicujemy i tutaj przynajmniej Wrocław i Telewizja NTV. Mamy też nadzieję, że pan będzie miał czas, żeby zajrzeć tą konferencję właśnie krakowską 28 lutego. Tu mamy tu informację też na ten temat. No niestety w tym okresie jestem na wyjeździe zagranicznym. Ale ten wywiad przynajmniej dzisiaj ukaże się przed i będzie częścią tej konferencji, przynajmniej informacją. Bardzo jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję. Rozumiem, że w przyszłości, jak będzie coś istotnego działo, możemy skorzystać z tej jak najbardziej. Bardzo dziękujemy.